Przygotowania do przerębla trwają. Lód jest całkiem grubaśny. Widzimy się zaraz. Już jestem. Takie warunki pogodowe. O, możemy sobie tutaj zobaczyć, jakie kawałki lodu. Jest zimno. Woda jest zimna. Dodatkowo lód zmaga odczucia. Natomiast dzisiaj to, co chciałem powiedzieć, to że czekajcie, sobie tutaj oprę, żeby mi było łatwiej mówić. Oddech, medytacja, morsowanie, to wszystko daje głębszy wgląd w siebie, bo jesteś bardziej świadomy czy świadoma tego, co dzieje się w tobie. Takie odczuwanie zimna powoduje, że gonitwa myśli znika, że czujesz się bardziej tu i teraz. Jeszcze, jeżeli dołożysz intencję do tego, bo morsowanie z intencją plus sesja oddechowa, to większa kreacja, chociaż w tym świecie mówienie o kreacji, gdzie materializm jest tak bardzo rozpowszechniony, jest trochę od czapy, ale ja sam mam wiele dowodów tego, że ta kreacja działa i włączenie do tego odrobiny wdzięczności za to, co masz, za to, co się dzieje wokół ciebie, za to, że jesteś zdrowy, zdrowa, za to, że otwierasz lodówkę i tam jest jedzenie, którego nie kupiłeś czy kupiłaś, za to, że rano odpala samochód, bo to wcale nie jest takie oczywiste, bo może się zdarzyć wiele rzeczy i wtedy twój dzień jest całkowicie oderwany, musisz zmienić wszystkie plany, a miało być tak prosto i łatwo. Więc fakt, może nie brania komórki zaraz z rana, chociaż wielu z nas ma ten nawyk, ja też popełniam często ten błąd. Tylko pobycie chwilę ze sobą, pooddychanie, zastanowienie się, czego chcę od tego dnia, zrozumienie, co mam, czego nie mam. Jeżeli masz możliwość właśnie zamorsowanie, chwila medytacji, powiem ci, że ja na przykład przedwczoraj miałem taki dosyć kiepski dzień i miałem plan na morsowanie, ale nie byłem w stanie tego zrobić, bo mój po prostu organizm się buntował. I takie odczucie zimna mogło być lekkim lub dużym dyskomfortem. Także to nie jest tak, że musisz planować i robić po prostu na siłę pewne rzeczy. Słuchaj siebie, słuchaj organizmu, słuchaj głowy. Oczywiście miej pewną samodyscyplinę, ale ja staram się to robić, aczkolwiek nie zawsze to wychodzi. Jestem człowiekiem i też poddaję się temu, co jest. Niech rzeczywistość płynie, a świat nie jest taki, jak nam się to wmawia. Także z krainy lodu. Chociaż śniegu dookoła nie ma. Z mojej morsownicy pozdrawiam ci, życzę ci świetnego dnia.